1 września 1939 roku obywatele na rozkaz wodza naczelnego dowódcy sił zbrojnych wmaszerowały wojska niemieckie do waszego kraju. Na terytoriach zajętych przez wojska niemieckie władzę wykonawczą przejęli poszczególni główni dowódcy armii. Rozkazom i rozporządzeniom głównodowodzących oraz wszystkich niemieckich władz wojskowych należy się bezwarunkowo podporządkować. Niemiecka zbrojna moc nie uważa obywateli za wrogów. Wszelkie prawa międzynarodowe będą przestrzegane. Gospodarstwo kraju i administracja publiczna pozostają nadal czynne lub zostaną wznowione. Porzucenie pracy jest wzbronionym. Opór bierny i sabotaż wszelkiego rodzaju uważane będą za wrogą działalność wobec armii niemieckiej. Wystąpienie tego rodzaju zwalczane będą wszelkimi środkami. Niechaj każdy przestrzega danych rozkazów, które służą dla dobra jednostki i ogółu. Podpisano naczelny dowódca armii niemieckiej von Brauchitsch.